Ósme krzemionkowskie spotkania z epoką kamienia odbywają się w tym roku w blasku naszego wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przygotowaliśmy z tego tytułu wiele atrakcji. Zapraszamy serdecznie w sobotę i w niedzielę do wioski neolitycznej. Będziemy mogli tam zobaczyć, jak żyli ludzie w neolicie, jakie pożywienie spożywali, jak je zdobywali, jak obrabiali krzemień, wytwarzali narzędzia krzemienne, do czego te narzędzia służyły. Będziemy mogli podglądać dawne metody łucznicze, a tych wszystkich, którzy poczują w sobie jakąś chęć odbycia ciekawej podróży archeologicznej, zapraszamy do wykopu archeologicznego, gdzie będzie się można poczuć jak archeolog i dokonać odkrycia. Wydarzeniom tym będą towarzyszyły laboratoria z zakresu nauk pomocniczych archeologii, czyli traseologia, paleobotanika, archeozoologia. Oczywiście mamy też przygotowane atrakcje dla dzieci. Będą u nas gościć zaprzyjaźnione stowarzyszenia, instytucje, które również i muzea, które również będą się tutaj prezentować. Dodatkową jak gdyby taką atrakcją i takim wypełnieniem krzemionkowskich spotkań jest sesja popularno-naukowa, na którą zaprosiliśmy twórców wniosku, który później został jak gdyby usankcjonowany wpisem na listę światowego dziedzictwa. Bardzo ciekawa grupa rekonstrukcyjna z Krakowa. Będą dwa pokazy specjalne, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Pierwszy pokaz sobotni o godzinie 14:30. Zobaczymy, jak wygląda rekonstrukcja pochówek zwierzęcia z okresu amfor kulistych. Także dwa pokazy specjalne o godzinie 14:30 i zapraszamy bardzo serdecznie.